Wielce szanowna rodzino, z panem premierem, najdostojniejszy księża arcybiskupie, najdostojniejsi biskupi, dostojni przedstawiciele władz Rzeczypospolitej z panem prezydentem na czele, dostojny panie premierze Republiki Czeskiej, szanowni państwo, przyszło mi pożegnać człowieka niezwykłego. Niezwykłego w całym tego słowa znaczeniu. Niezwykłego poprzez swój życiorys, ale także niezwykłego poprzez swoje cechy czysto osobiste. Człowieka, który łączył w sobie radykalizm. Radykalizm niezwykle ostry, niezwykle daleko posunięty, z łagodnością, z gotowością współpracy ze wszystkimi, z wielką łatwością wybaczania. Jeśli spojrzeć na życie Kornela Morawieckiego, pana marszałka Kornela Morawieckiego, z punktu widzenia polskich dziejów, to można powiedzieć, że przywrócił on w Polsce pewną bardzo ważną i bardzo silną, ale przez wiele dziesięcioleci nieistniejącą tradycję. To znaczy tradycję insurrekcjonistyczną, tradycję powstańczą, ta, która ciągnie się co najmniej od Konfederacji Barskiej poprzez powstania narodowe, poprzez wydarzenia I wojny światowej, Legiony, poprzez konspirację II wojny światowej, poprzez to wszystko, co czynili żołnierze wyklęci i później dopiero właśnie on był tym, który do tej tradycji nawiązał. Jego życie było sprzeciwem. Sprzeciwem wobec zniewolenia, sprzeciwem wobec tego wszystkiego, z czym polskiemu patriocie trudno się było pogodzić. I tych, którzy marzyli o niepodległości, było wielu, ale tylko on potrafił to marzenie zmienić w czyn. Zmienić w czyn i to czyn naprawdę niezwykły. Potrafił stworzyć w podziemiu organizację niepodległościową, organizację, która nawiązując do tradycji Solidarności, będąc w jakiejś mierze w szerszym tego słowa znaczeniu, częścią Solidarności, jednocześnie stawiała sobie zadania najdalej idące, zadania odnoszące się właśnie do odzyskania niepodległości. Co więcej, szerokość myśli, a przede wszystkim niezwykła odwaga myśli i czynu Kornela Morawieckiego doprowadziła do tego, że ta organizacja podjęła się także czegoś, co wydawało się już zupełnie niemożliwe i nierealne. To znaczy podjęła się walki w skali szerszej niż tylko Polska, w skali międzynarodowej, w skali całego obozu komunistycznego. Bo przecież specjalne, wydzielone jednostki tej organizacji właśnie tego rodzaju walkę podjęły, tego rodzaju kontakty nawiązały. Było w tym działaniu coś, czego można powiedzieć nie da się powtórzyć, jeśli spojrzy się na to, co już wspomniałem. Odwagę myśli i odwagę czynu. Odwagę czynu, która jest powielokroć trudniejsza, przynajmniej w tym wypadku, niż tylko odwaga myśli. Był rzeczywiście, jak o tym mówił pan prezydent, wyśmiewany. Musiał znosić nie tylko represje komunistyczne, ale także swego rodzaju represje ze strony obozu, który w najszerszym tego słowa znaczeniu dążył do tego samego, do czego i on dążył. Zdołał to wszystko znieść. I kiedy przyszedł rok 89, stanął w swoim życiu przed kolejnym wyborem. Jego dzieło, niezależnie
od tego, co przed chwilą mówiłem, było tak wielkie i znaczące, że bez trudu mógł włączyć się w to wszystko, co działo się wtedy w polskim życiu publicznym. Bez trudu mógł uzyskać tam miejsce prominentne, mógł stać się jednym z beneficjentów tego, co się wówczas wydarzyło. Otóż odrzucił, i to też było bardzo trudne, i to też było wielkie, odrzucił tego rodzaju możliwość. Podjął walkę już w innych okolicznościach, ale w jakiejś mierze walkę równie trudną. Przedtem ryzykował wolnością, być może nawet życiem. Teraz ryzykował tylko wyśmianie, ryzykował to wszystko, co socjologowie nazywają uczenie represją rozproszoną, ale ona też bywa straszliwie dotkliwa. I żył tak przez wiele, wiele lat, podejmując kolejne próby urzeczywistnienia swoich idei, odrzucając już nie tylko komunizm, ale także postkomunizm. I historia potoczyła się tak, iż gdy po raz pierwszy znalazł się w parlamencie i został powołany przez pana prezydenta na stanowisko marszałka seniora, zaczął się koniec postkomunizmu. I to był, można powiedzieć, jego wielki triumf. Jego wielki triumf i można powiedzieć spełnienie jego niezwykłego życia. Nie był członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ale jego grupa polityczna wspierała nas wielokrotnie w trudnych momentach swoimi głosami, a sam marszałek wspierał nas swoimi wystąpieniami. Wystąpieniami, których nikt nie mógł lekceważyć. Wystąpieniami, które łączyły ten moralny i polityczny radykalizm z tą już wspominaną tu także przeze mnie dobrocią i tolerancją. To nieczęsto, a może nawet bardzo rzadko występujące połączenie. To coś, co czyniło marszałka Kornela Morawieckiego nie tylko człowiekiem niezwykłym, nie tylko człowiekiem zasłużonym, ale także człowiekiem wielkim. Jednym z ojców polskiej niepodległości. Tej prawdziwej, którą dzisiaj bronimy, którą można rzec realizujemy i której bronić będziemy. Już bez niego, ale ciągle pamiętając o nim, ciągle pamiętając o jego życiu, pamiętając o tej nauce, którą z tego życia można wyciągnąć. O tej nauce, która dotyczy odwagi, dotyczy zdecydowania w myśli, w czynie, ale dotyczy także tolerancji i miłości wobec innych. Niech odpoczywa w pokoju. Żegnaj. Odczytanie listu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Proszę Jego Ekscelencję arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, zastępcę przewodniczącego konferencji.